kanale, z tej strony Sandra Rawidowska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o obozie, który odbył się z zeszłego roku w lipcu. Obóz Youngsters Camp. Mam nadzieję, że odpowiedzi na te pytania rozwieją wszelkie Wasze wątpliwości. Może tak, najwięcej było pytań w kwestii pokoi, więc może zacznijmy od tego. Jeżeli chodzi o pokoje, to pokoje były dwu-, trzy- i czteroosobowe, aczkolwiek pokoje dwuosobowe zajmowała kadra, o ile się nie mylę. Także mieliśmy do dyspozycji pokoje trzy- i czteroosobowe. Ludzie, którzy przyjechali m.in. autokarem z Wrocławia lub przyjechali sami, byli wcześniej. Także pozajmowali sobie pokoje z kim chcieli i wzięli już sobie do nich kluczyki. Natomiast osoby, które przyjechały później, no to zostało przydzielane prawdopodobnie, z tego co pamiętam, przez kadrę. Ale większość osób była akurat zadowolona z tego, jak wyszło przydzielanie ludzi do pokoi, także nie ma się co martwić, naprawdę. Ja na swój pokój też nie narzekam, osobiście byłam w pokoju trzyosobowym. Znałam tylko jedną osobę z tego pokoju, drugą poznałam, że tak powiem, na miejscu, ale naprawdę było fajnie. Druga kwestia, którą tutaj omówimy, to zajęcia. Dostałam pytanie, czy można sobie wybrać zajęcia, czy iść na taneczne, czy na śpiew. U nas odbywało się to tak, że w naszym harmonogramie dnia uwzględnione było to, że każdy z uczestników był i na tych zajęciach. Także najpierw byliśmy podzieleni na grupy. Grup bodajże było cztery, tak, cztery grupy były. I dwie pierwsze grupy szły na zajęcia taneczne, trzecia i czwarta szła na lekcje śpiewu, a później była zamiana. Także każdy skorzystał z każdych możliwych zajęć. Jeżeli chodzi o nasze umiejętności, czyli jak ktoś tam, no wiadomo, nie każdy ma zdolności do wszystkiego, jeżeli ktoś nie potrafił śpiewać, to po prostu nie wychodził na jakieś takie do przodu, że tak powiem, nie wywyższał się. Na lekcjach śpiewu uczyliśmy się naszego hymnu, hymn Youngsters Camp, czyli piosenka Spełnij marzenia. Można sobie sprawdzić. Mam nadzieję, że no, myślę, że większość z Was już wie, co to jest. Dostawaliśmy na początku obozu także harmonogram właśnie dnia. Tak to wyglądało. Śniadanie wtedy było o 9, a cisza nocna była już o 22. Jeżeli chodzi o zajęcia taneczne, to Kasia z Mateuszem naprawdę się postarali. Wydaje mi się, że było to dopasowane do każdego poziomu. Wiadomo, że innym wychodziło lepiej, niektórym gorzej, ale wszyscy dawali z siebie wszystko i wyszło fajnie. Kolejne pytanie, które mi zadano, to czy można mieć tam toster? Wiecie co, to pytanie mnie trochę zaskoczyło, gdyż nie wiem, nie pytałam kadry o toster. Nie wiem, nikt chyba z nas też nie miał tego tostera przy sobie, także przepraszam na to pytanie, nie umiem odpowiedzieć, nie jestem w stanie. Kolejne pytanie, czyli atmosfera obozowa. Myślę, że atmosfera była naprawdę bardzo fajna, aczkolwiek wiadomo, jak tak samo to jest pytanie o kłótnie, więc od razu to uwzględnię. Myślę, że kłótnie zdarzają się wszędzie i to jest nieuniknione. Były jakieś tam sprzeczki, ale nie jakieś wielkie kłótnie, żebyśmy sobie skakali od razu do gardeł. Ogólnie atmosfera, która panowała, była bardzo miła, sympatyczna i wydaje mi się, że przyjazna. Gdyż od początku, jak przyjechaliśmy, nie traktowaliśmy się jak jacyś obcy ludzie, chociaż wiadomo, że wtedy się tak nie znaliśmy. Ale byliśmy sobie tacy, no nie wiem jak to nazwać, po prostu no... Od razu obdarzyliśmy się sympatią, jakkolwiek to brzmi. No ale chodzi o to, że od razu się tak jakoś polubiliśmy, od razu znaleźliśmy jakieś wspólne tematy do rozmów, bo w końcu to obóz tak łączy ludzi. I tak każdy mówi, że matko, ta osoba to mnie denerwowała, ta osoba mnie denerwowała, a wyszło wszystko w ostatni dzień, kiedy było pożegnanie, to każdy płakał, jak naprawdę to było straszne, wszyscy, ja również, wszyscy byli rozmazani, dusze tutaj leciały, każdy zaryczany, no coś nie do opisania, po prostu naprawdę było bardzo fajnie, także jeżeli macie naprawdę możliwość pojechania na taki obóz, to korzystajcie póki możecie, bo ja już za rok niestety nie pojadę, gdyż jestem za stara. Ale w tym roku jeszcze widzimy się na obozie Youngsters Summer Camp. Ja akurat jadę na turnus pierwszy, także jak ktoś z Was jedzie na turnus pierwszy, proszę piszcie tam na dole, to możliwe, że się spotkamy. Wydaje mi się, że na pewno. Kolejne pytanie to, w ile wyprzedało się miejsca na ubiegły obóz? Wiecie co, nie pamiętam dokładnie, ale było to bardzo szybko, ponieważ był to wtedy taki szał, pierwsza edycja tego obozu i szybko te miejsca poszły.
Wiadomo, że ktoś tam zrezerwował i było bodajże 3 dni, aby wpłacić pieniądze. Także część osób zarezerwowała, a nie wpłaciła tych pieniędzy. Wtedy miejsca zostały zwalniane i kolejne osoby mogły sobie zarezerwować. Zaliczka wtedy wynosiła 400 zł, cały koszt obozu wynosił 2100. Byliśmy wtedy w Okunince. Jest też tutaj pytanie odnośnie tegorocznego obozu, czyli w jakim czasie wyprzedadzą się miejsca na tegoroczny obóz? Gdy mam być szczera, powiem tak, że myślę, że na pewno zajmie to dłużej niż obóz letni poprzedni, gdyż tutaj jesteśmy podzieleni na turnusy, tych turnusów są 3, więc wiadomo, że każdy ma większe szanse pojechania i myślę, że no, zajmie to o wiele dłużej niż sprzedaż rezerwacji i sprzedaż miejsc na pierwszy obóz. Wspomniałam wcześniej o podziałach na grupy. Tutaj też padło pytanie, pod jakim względem dzielili nas na te grupy, jakie były kryteria. To powiem tak, nie dzielili nas wiekowo, od razu to mówię, spokojnie. Dzielili nas pokojami. Jeżeli chodzi o czas z artystami, myślę, że było go naprawdę dużo wtedy, ponieważ artyści przyjeżdżali do nas w każdej wolnej chwili, spędzali z nami czas, byli prawie na większości atrakcji. Artyści byli praktycznie cały czas z nami. Nawet gdy byliśmy jakieś spływy kajakowe, to artyści w tym czasie, kiedy ta druga grupa została na ośrodku, przyszła do nich. Tak samo, gdy mieliśmy gry terenowe, bawili się z nami. No, było ogólnie naprawdę fajnie i każdy miał możliwość, że tak powiem, bliższego poznania tej osoby, bo no, spędzaliśmy z nimi naprawdę dużo czasu. Nawet przy ogniskach, na dyskotece, no to zawsze można było podejść, porozmawiać. Nie było z tym najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o przekonanie rodziców, bo tutaj też pada wiele pytań, to szczerze powiem Wam, że ciężko. To zależy od rodziców, jak ich przekonać. Aczkolwiek myślę, że no, większość rodziców też się o Was boi, o Was, o nas się boi. Ale myślę, że akurat na takich obozach nie ma czego, ponieważ jest tam bardzo dobrze wykształcona kadra, która się nami zajmuje i naprawdę wszystko jest, że tak powiem, dopięte na ostatni guzik. Nie możemy wychodzić na przykład bez zgody opiekuna poza teren ośrodka. Także myślę, że no, każdy narzeka i w ogóle, ale myślę, że ze względów bezpieczeństwa jest to bardzo dobre. No ogólnie jesteśmy pilnowani, pilnujemy się siebie nawzajem. Przynajmniej wtedy na obozie było nas 80. Także każdy pilnował siebie nawzajem. Gdy coś się działo, od razu do opiekuna się szło i naprawdę bardzo pomocni ludzie. Nasza pani opiekun przychodziła do nas wieczorami, oczywiście poinformować o ciszy nocnej, sprawdzić, kto już się wykąpał do łóżka. Także z nią też zawsze można było porozmawiać o wszystkim, naprawdę. Rozmawialiśmy o naszym życiu codziennym, o naszych miejscowościach, bo wiadomo, każdy był z innej miejscowości i naprawdę panowała tam naprawdę bardzo fajna atmosfera i tu mi musicie wierzyć, bo ja tak słowami tego nie oddam, ale było naprawdę fajnie i bardzo fajnie to wspominam. Także to już by było z mojej strony wszystko. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie odnośnie obozu, możecie je śmiało zadawać w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Jeżeli w tym roku jedziecie na turnus pierwszy, to piszcie też mi, proszę, chcę wiedzieć, kto ze mną jedzie. No i myślę, że będziemy się znowu świetnie bawić, bo wtedy było naprawdę super. Także do zobaczenia, mam nadzieję, że niebawem.